To jest Kamil. Kamil lubi jeść. Kamil chciałby zjeść kebaba, ale nie ma pieniędzy. Kamil ma dużo ładnych skinów. Kamil korzysta ze Skinkantora, żeby sprzedać swoje skiny. Teraz Kamil może zjeść swojego kebaba. Witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście Crocs i Case, a dzisiaj 1363,97 dolara na otwieranie oczywiście skrzyneczek. A jak ty chcesz sobie otworzyć skrzyneczkę i sobie wpłacić na Case Haga, o ile jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, no to możesz oczywiście zalogować się z linku z opisu, bądź kliknąć tutaj magiczny plusik w prawym górnym rogu i wpisać oczywiście kod Crocsi przez 2x. Zdajcie to 25% więcej od wpłaty do nagrody bonusowej, więc można oczywiście sobie skorzystać. Przypominam również o konkursie na skina, każdy 15 polubień to dodatkowe 5 zł do wygrania. Jak chcesz wygrać, to dzwonek, łapa w górę pod filmem, napisz komentarzyk, udostępnij film, dołącz na Discorda i oczywiście użyj kodu Crocsi na Case Hagu. I przypomnę też, że jak będziecie używać kodu i będziecie zostawiali polubienia, to z jakiegoś filmu z naszej serii, z oczywiście Case Haga, rozdam wam jakiegoś skina za 200 zł. Obojętnie jakiego, kto wygra, to będzie mógł sobie go oczywiście wybrać. A my zaczniemy sobie od Case Batelek. Możesz oczywiście, grając na stronie, wbijać sobie level, a wbijając level, możesz odbierać oczywiście nagrody za cię właśnie tego levela. Danger Zone, wrzucimy sobie z 3 takie skrzynki, do tego dorzucimy z kilka skrzynek jungle, do tego, no jak jungle, to i monkey jungle, też 4 sobie wrzucimy. Toxic Gummy, Dodge Knives, no wrzućmy sobie tutaj tak naprawdę po jednym z tych oczywiście skrzyneczek i myślę, że taka bitwa na start, 395 dolców, coś może za piątkę jeszcze tu rzucę, tak żeby było idealnie, skrzynia champion. No i mamy taką bitwę za 400 równo prawie, że dolarów i weźmy sobie, machnijmy to na 3 osoby. No i zobaczmy, czy tą bitwę uda nam się wygrać. Wrzucamy tutaj bota Chipa i wrzucamy bota Beta. No i zobaczmy, czy tą bitwę uda nam się wygrać. Zobaczmy. Jest tu dużo skrzynek, bo aż 21, więc zobaczymy, jak nam pójdzie. 53 dolce, no niestety zaczynamy słabiutko. Kolejne otwarcie leci. No tutaj dwie awupy, dla mnie emeczka. No tak, tak średnio bym powiedział, średnio bym... Oho! Co jest? 743 dolary! Stary, ta synia, co się... Ta synia kilkanaście dolarów kosztowała. Ona chyba z 15 dolarów kosztowała. Co tu się stało? Halo! Jo, nie mogę, no to battle wygrany, stary. No ja nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę, żeby teraz tego battla... Nie ma uniwersum, umówmy się, nie ma uniwersum, w którym ten case battle jest teraz w tym momencie do przegrania. 800 dolarów nam na naszym koncie, to jest coś naprawdę abstrakcyjnego. 700 dolarów przewagi nad resztą spółki. No i ja nie mogę, co to za skrzynia tania? Ona taka tania była. O taki mi profit to rzuciła. Minimal wear, bajonet, lore, no naprawdę. No spodziewałem się, stary, wszystkiego, ale czegoś takiego to się w życiu nie spodziewałem. Naprawdę fenomenalny drop. No chyba póki co naprawdę ten case battle to był strzał w dziesiątkę, stary. To był naprawdę chyba strzał w dziesiątkę. No ale zobaczmy, no bo w teorii wszystko może się zmienić, tak? No ale ja tutaj wątpię szczerze, żeby cokolwiek już się mogło zmienić na naszą niekorzyść, bo w tym momencie no już ponad 1000 dolarów tak naprawdę do naszej kiermany leci. Tutaj jest Safari Mesh, no ale to jest 20%, więc no to była taka skrzynia w sumie na farta wrzucona. Magic Sherry, zobaczmy. No to są skrzynki jakieś po 20-15 dolarów, coś takiego, nie? No i ten champion za piątkę, więc zobaczmy. No, no nie wiem, co by musieli moi oponenci trafić tak naprawdę, żeby tutaj jakikolwiek podjazd mieć do mnie. No i jeszcze USP Kill Conference 38 dolarów. No i zobaczmy, czy dobijemy do tysiaka w tym moim ekwipunku. No, może być ciężko, no z tej skrzyni champion, żeby dostać skinę za 74 dolce, no to trzeba by było mieć farta. No, nie dobijamy do 1000, ale zobaczcie, 1400 dolarów w tej bitwie, no niesamowite, no naprawdę, no... Piękna sprawa, stary, pięknie zaczynamy ten odcinek, 2400 dolarów niemalże na moim koncie. A jak ty chcesz mieć szansę sobie wygrać jakiegoś skina, to oczywiście możesz sobie dołączyć też tutaj do giveawaya na Case Hagu i oczywiście codziennie możesz sobie odbierać darmową skrzyneczkę. Wystarczy tylko, że ustawisz sobie awatar Case Haga i w niku na tym sobie Case Hagu ustawisz i codziennie możesz sobie skrzyneczkę za darmo odbierać. A ja bym chciał zobaczyć tę skrzynkę, która tak mi oddała. Skrzynka za 12 dolarów. 12 dolarów rzuciła minus za ponad 700. No to jest... Ej, to nie ta. Przepraszam, pardonsik. To była Monkey Jungle.
Nie? Co to za skrzynia rzuciła stary? Ej, bo teraz? I to nie było to z Ingami? Ej, bo teraz jestem naprawdę w szoku. Jestem a little confused. Bo wydaje mi się, że to była skrzynia Jungle albo Monkey Jungle, ale tutaj nie widzę żadnego Bayonetta, Lore. Ej, no, a może Rich Cat to by? W sumie już sam nie wiem, stary. Ej, czekaj, no ja muszę to zobaczyć. Ja mogę zobaczyć moje battle. Poprzednie. Chyba nie mogę. Tak mi się wydaje. A nie, my battles, jest. Mogę sobie zobaczyć. Ja bym chciał zobaczyć, co to mi tak od... A to był Danger Zone chyba, czy nie? Albo Dodge Knives. Czekajcie, sorry, że ja to jeszcze raz sobie prze... Nie, to musiał być Danger Zone. Mi się pomyliło, bo te skrzynki wyglądały bardzo podobnie. Takie pomarańczowawe one były, nie? Widzicie zresztą. No to była na stówę Danger Zone. No to by wiele wyjaśniało. No ale no Steam, stary, skrzynka. No tak, to jest Danger Zone. Zobaczmy, ile ta skrzynka kosztuje. I spróbujmy sobie kilka razy ją pootwierać. Tylko gdzie by tu mogła być? Tu jest. Ej, dobra, no zwracam honor. $35 jednak. Jedna taka skrzynia. No ale still, na ten nóż było 0,07%. To jest naprawdę, no. Fenomenalnie, że udało nam się ten nóż akurat wydropić w tej bitwie. Zobaczmy, 5 skrzynek na raz, $93. Wydajemy. Zaraz zobaczę ile, bo muszę sobie przypomnieć. 176, więc no póki co, no taka średniawa. No na battlu to jest kolejna sytuacja, gdzie znowu trafiamy coś dobrego na battlu z jakiejś pojedynczej skrzynki. O, level up. Gdzie trafiamy coś z pojedynczej skrzynki, a jak idę na tą skrzynkę, to nic z niej wydropić nie mogę. No, no taka dziwna zależność. No ale dobra, mamy prawie że te $2000, więc no ja bym tutaj no, na nic innego stary jak na skrzynkę Kingdom 4281. Jest to również fajna skrzyneczka. Myślę, że jeden taki strzał, $214, no nie da na pewno profitu. Znaczy na pewno. No tak, tak się wylosowało, tak? Tak nam się akurat wylosowało. No zobaczmy, twórzmy sobie jeszcze z dwie takie skrzynki, 5 na raz i zobaczmy, 241, jest delikatny profit i ostatnie otwarcie, no to już mocno niestety na minus i $1500, no wracamy do punktu wyjścia, nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba nawet, ale ja bym spróbował na farta, tak totalnie na farta, z nadzieją, że kiedyś wejdzie, 5 skrzynek lore, 1% lore, $325. Ja wierzę, że kiedyś się uda. No nie uda się na pewno dzisiaj. No chuj, jeszcze raz. Może to będzie to otwarcie, proszę. Dobra, ja wierzę, że kiedyś się uda, okej? Okay? Będziecie się śmiać, ale wrócicie pod ten film. Nikt nie wróci, taki spoiler. Ale wrócicie pod ten film i będziecie mówić: kurczę, on miał rację. Dobra, odcinek do odratowania, ale myślę, że do odratowania będzie z tą skrzynią In Love. Rzućmy 20% $1021, albo zróbmy bez tej. $1000 bitwa, 3 osoby. Wiem, że jestem odklejony, tak? Nie musisz mi mówić. No chyba już nie będziecie mnie chwalić, jak ja to mądrze gram. No ale no chyba nikt o zdrowych zmysłach się tutaj nie sugeruje, że tak powiem, moimi taktykami, jak zarobić pieniądze, tak? Zobaczmy, strzela In Love. Kolejno. Ja nie mogę. Ej, czy to był strzał w dziesiątkę? Czy ta bitwa była strzałem w dziesiątkę? Ej! To nie. To jest solidna przewaga, stary. To jest $1000 przewagi. Ostatnia skrzynia. Ja nie mogę. Przecież to był taki złoty strzał, stary. $3000. No dobra, no jednak możesz mówić, stary, że umiesz skrzyneczką zakręcić, tak? Skrzynką umiem zakręcić. Mam nadzieję, że miło spędziłeś sobie czas oglądając ten film. Ja się z wami żegnam, przypominam, jak chcesz sobie użyć kodu Croxy na KSH-u, klikasz tutaj plusik, bądź logujesz się z linku z opisu, wpisujesz kodzik Croxy, oczywiście, jeśli jesteś osobą pełnoletnią. No i co, ja się z wami żegnam, widzimy się już jutro, siemano!